Tymi słowami, ujawnionymi przez Gazetę Wyborczą, Daniel Obajtek przedstawił się szerzej polskiej opinii publicznej. Musicie jednak wiedzieć, że ta historia, kiedy jako wójt gminy dążył do zniszczenia firmy swoich wujów, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Od wielu lat przyglądam się działalności Daniela Obajtka i dziwię się, że jako samorządowiec dorobił się tak gigantycznej fortuny. Pewnie zastanawiacie się, co zrobił, że tak się wzbogacił. Po pierwsze nieruchomości. Dziś już wiemy, Daniel Obajtek ma 38 nieruchomości. Tak, aż 38 nieruchomości. Wiele z nich zabudowanych to mieszkania, pałace, dwory, apartamenty, domki rekreacyjne, a nawet pensjonat w Łebie. I każda z nich to zupełnie osobna, przepiękna historia. Na przykład pałac w Łężkowicach. Miał działkę, przepisał ją w drodze darowizny dla brata. I po 4 latach odebrał pałac, warty pewnie kilka milionów złotych, z małą architekturą, z garażem, z basenem. Wszystko wycenił na 450 tysięcy złotych. Zaledwie, ale okazja. Pałac w Borkówku. O remoncie pewnie wszyscy słyszeliście. Jest remontowany. Tak, tak, to prawda. Ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego. Ale zabrakło, to dołożyły jeszcze fundacje związane ze spółkami Skarbu Państwa. A może słyszeliście wreszcie o tym pensjonacie w Łebie, to ostatni nabytek. Wyposażenie sfinansowane z programu dla rybaków. Wreszcie apartament. A wiem, warszawiacy mu zazdroszczą. Kupił za pół ceny. Po drugie spółki. W 2012 roku Daniel Obajtek wspólnie z mamą kupił udziały w spółce ERG Bieruń Folie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I co ciekawe, w ostatnich latach do tej spółki wpłynęło 30 milionów europejskich dotacji. Podobne dotacje płyną również do spółek, których właścicielami są wspólnicy Daniela Obajtka. Ale pieniądze nie płyną tylko do firm, w których Daniel Obajtek ma swoje udziały. Na dobre pieniądze mogą liczyć również jego znajomi. Przykładowo każdy z nas, kto kupi hot doga na stacji Orlenu, może trafić na dobrą kiełbaskę czy parówkę z Myślenic. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pewna znajoma Daniela Obajtka, która dzisiaj zasiada w Radzie Nadzorczej Orlen Paliwa, a przy okazji jest też pełnomocnikiem tej firmy. Zastanawiacie się, jak to możliwe, że w świetle tych dowodów Daniel Obajtek jest wciąż bezkarny. To proste. Co prawda w 2013 roku do sądów Sieradzu wpłynął akt oskarżenia, a jednym z oskarżonych był Daniel Obajtek. Zarzucano mu przyjęcie łapówki i oszustwo. Ale po przejęciu władzy przez PiS prawo zostało tak zmienione, aby akt oskarżenia został wycofany z sądu. I tak Prawo i Sprawiedliwość utorowało dla Daniela Obajtka drogę do Energii Orlenu i do kolejnych milionów złotych. Ale ciekawa jest również rola agentów CBA. Wielu z nich dzisiaj współpracuje z Danielem Obajtkiem. Ale jedna pani, jedna agentka już w roku 2013 miała bardzo bliską współpracę z Danielem Obajtkiem. Była zatrudniona na umowę zlecenie w gminie Pci, gdzie świadczyła usługi doradcze 2 razy w tygodniu za prawie 5 tysięcy złotych. Nasuwa się pytanie, czy to agenci CBA kontrolowali Daniela Obajtka, czy Daniel Obajtek kontrolował agentów CBA? To historia jednego człowieka, ale ilu takich Obajtków jest dzisiaj w Polsce? Z tym pytaniem zostawiam Państwa.